Cześć! W dzisiejszym odcinku zagłębię się w ten niesamowicie kontrowersyjny i drażliwy temat, jakim jest polityczna poprawność w komiksach Marvela, która również tak strasznie odbija się na filmy. Powiem, dlaczego te postacie są zmieniane, powiem, dlaczego tak naprawdę chcemy, żeby były zmieniane i żeby nie operować wyłącznie na jakiejś mojej opinii, posłużę się również faktami, powiem trochę o samej branży komiksowej, o tym, jak komiksy się sprzedają, o tym, ile musi się egzemplarzy sprzedawać, żeby seria trwała i tak dalej. Więc do tego przejdę zaraz, ale najpierw chciałbym wam powiedzieć, że w weekend nadchodzący 9 do 11 września pojawię się na Pruszkowskim Festiwalu Archeologicznym. Będę tam 10 i 11 września, odpowiednio o 14 i 14.30. Każdego z tych dni będę mówił o odniesieniach do antyku we współczesnych komiksach, głównie superbohaterskich, oczywiście wspomnę o innych rzeczach. Będzie to, jakby to powiedzieć, godzinna prelekcja poprowadzona w dwóch częściach, pierwsza część w sobotę, druga w niedzielę, także jeżeli ktoś ma blisko do Pruszkowa i chciałby się ze mną spotkać, lub w ogóle może mieszka w Pruszkowie i go to interesuje, to oczywiście jak najbardziej zapraszam. Przejdźmy więc zatem do głównego tematu. Wielokrotnie już poruszałem kwestię tego zmieniania postaci w filmach i dlaczego w filmach uważam, że to jest ok, ale teraz chciałbym jednak zająć się komiksami i powiedzieć, dlaczego Sam Wilson nagle podnosi tarczę Kapitana Ameryki, dlaczego Jane Foster staje się nową Thor, dlaczego Miles Morales w Ultimate zastąpił Petera Parkera i tak dalej, i tak dalej. Bo uważam, że tutaj powstaje cała masa kontrowersji z tym związanych. Są najróżniejsze oskarżenia Marvela o polityczną poprawność, o to, że oczywiście chcą zamieniać potężnych białych mężczyzn kobietami, osobami z mniejszości rasowych itd., itd. Kiedy uważam to za jedną wielką bzdurę. Marvel nie jest jakąś fundacją walczącą o prawa kobiet, czy mniejszości, czy czegoś takiego. To jest biznes. Im zależy na pieniądzach przede wszystkim i chcą, żeby komiksy się sprzedawały. I to jest trochę odpowiedź na to pytanie, które jest bardzo często stawiane, głównie podczas tych wszystkich kontrowersji, jak chociażby ostatnia zmiana Mary Jane w nadchodzącym Spider-Manie. Dlaczego Marvel zmienia nasze ikoniczne postacie, a nie tworzy nowe, wiecie, ktoś powie, nie mam nic przeciwko kobietom, osobom czarnoskórym, czy cokolwiek go w danej chwili oburza, ale dlaczego zmieniają moją jakąś postać, którą tak lubię, a nie tworzą nowej? Marvel cały czas tworzy nowe postacie. Problem polega na tym, że te postacie się nie sprzedają. Najlepszym przykładem jest niedawno wychodząca seria Nighthawk, która miała bardzo dobre recenzje. Ja osobiście jakimś wielkim fanem nie byłem, ale miała naprawdę bardzo dobre recenzje. Opowiadała o czarnoskórym bohaterze, który zresztą był bardzo na motywach Batmana zrobiony, więc był, że tak powiem, cool. I w dodatku w dużej mierze obracał się w świecie, gdzie te nierówności społeczne bardzo tam dotykały różnych problemów, ofiar morderstw, które on rozwiązywał, tych zagadek kryminalnych. Ten komiks już oficjalnie został anulowany, po bodajże 6 numerze. Tymczasem komiks zatytułowany Kapitan Ameryka, Sam Wilson, mówiący o Falconie, czarnoskóry gość, też ma za sobą ptasi motyw, który również zajmuje się w tej chwili tymi nierównościami. Dosłownie ostatnie komiksy mówią o tym, jak to wielcy American Cops chodzą i tam uciskają czarnoskórych na ulicach. Świetna sprzedaż, Kapitan Ameryka Sam Wilson dalej będzie się sprzedawał, nie ma żadnego problemu i też jest doceniony krytycznie. Jeden i drugi komiks, tylko jeden miał tytuł, wiecie, Nighthawk, jakiś Nighthawk, kogo, jakiś Nighthawk, a drugi ma tytuł Kapitan Ameryka. I ktoś może mówić, no bo oczywiście Falcon pojawia się w filmach. Byłby to argument, gdyby nie Ant-Man, Scott Lang i Vision. Dwie serie, które znowu zachwyty w recenzjach, praktycznie kto nie przeczytał tych serii, mówi, że jest cudowna i w ogóle. I to jeszcze nie są jakieś postacie, wiecie, które pojawiły się niedawno. Ant-Man, Scott Lang istnieje cholernie długo, był wielokrotnie członkiem głównego składu Avengers. Vision to samo. Serie za cholerę się nie sprzedają, obie są anulowane w nadchodzącej rozpisce październikowej. Ani Vision, ani Ant-Man już nie będzie miał swojej kontynuacji. Obaj ci panowie pojawiali się w filmach. Ba, Scott Lang miał swój film zatytułowany Ant-Man, który zresztą odniósł całkiem niezły sukces, jak na film o gościu, który zmniejsza się i gada z mrówkami. Vision pojawiał się już w ilu? 2 odsłonach, gdzie zresztą też miał swoją rolę do odegrania.
I to nie pomogło. A jednak, jeżeli gość nazywa się Kapitan Ameryka Sam Wilson, to jakimś cudem te komiksy się sprzedają. Mało tego, chciałbym tutaj zaznaczyć, że komiks zatytułowany Captain America, opowiadający o Steve'ie Rogersie, który pisał Rick Remender, nie sprzedawały się za cholerę. Owszem, one nie były już tak dobrze krytycznie docenione. Motyw, kiedy on utknął w wymiarze Zoli, po czym stracił swoje serum, to była dosyć nudna historia. Ale tutaj właśnie pokazuje, że znany, dobry bohater, którego wszyscy kochamy, nie, ludzie mieli gdzieś jego historię. I co więcej, tutaj akurat przechodzimy do bardzo dobrego scenarzysty, jakim jest Jason Aaron, który pisał Thora. Właśnie dostajemy go w Egmoncie, ten bogobójca, potem Boża Bomba, czy jak to się nazywa, o tym gościu, który właśnie był God Butcher. I to było niesamowicie docenione w recenzjach. Zobaczcie recenzję, to sami możecie kupić już pierwszy tom. Zobaczycie, komiks jest rewelacyjny, pięknie narysowany i w ogóle doceniany, super. I za cholerę się nie sprzedawał. Nikogo nie obchodził Thor, ten syn Odyna. Później w trade'ach, zaraz przejdę do samej sprzedaży i powiedzieć, dlaczego to jest też ważne, w trade'ach trochę nadrobił, ale też głównie te dwie pierwsze historie, a potem się prawie nie sprzedawał. I nagle młot Thora podniosła Jane Foster. Czytalibyście komiks zatytułowany Jane Foster? Ja chyba miałbym go mocno gdzieś. Ale Jane Foster podnosi młot Thora, pisze dalej to Jason Aaron, czyli scenarzysta zostaje dokładnie ten sam i nagle eksplozja sprzedaży. I nawet pominę pierwszy numer, wiadomo, jedynki sprzedają się zawsze lepiej, to można wyrzucić. To się sprzedaje do dzisiaj, spokojnie na takich bezpiecznych torach, w których gwarantuje to utrzymanie dalej serii. Jane Foster, ta postać, której w filmach nikt nie lubił nawet, której wszyscy mieli dosyć, i Natalie Portman, która ją grała już więcej prawdopodobnie w uniwersum Marvela, się pojawi. W Thor Ragnarok jej nie będzie. Ona ma młot Thora i nagle sprzedaż jest po prostu rewelacyjna. No właśnie, sprzedaż. Ogólnie przyjęło się zakładać, że aby komiks był cały czas utrzymywał się na rynku, dana seria musi mieć około 20 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. I są oczywiście strony, gdzie można dokładnie sprawdzać te statystyki, jednak warto zaznaczyć, na tych stronach często nieuwzględniane są na przykład sprzedaże cyfrowe, które, jakby nie patrzeć, stanowią dużą część, coraz większą część rynku, więc coraz mniej osób chodzi do sklepu z komiksami, czy zamawia kolejne komiksy, a na przykład używa takiego Comixology i tam sobie to kupuje te egzemplarze na bieżąco, ma do nich natychmiastowy dostęp, można poczytać na iPadzie. To się robi coraz popularniejsze, więc tam one nie są uwzględniane, a te liczby są ważne, dlatego czasami komiks, jak ostatnio chociażby Moon Girl and Devil Dinosaur, komiks, który miał chyba 16 czy 17 tysięcy, 16, jeżeli się nie mylę. No jednak poniżej tych 20, ale ten komik będzie dalej wychodził, być może dlatego, że właśnie na przykład cyfrowa sprzedaż zainteresowała. Do tego dochodzą tak zwane trady, czyli wydania zbiorcze, które to dostajemy w Polsce. W Polsce nie mamy zeszytówek, co tydzień tylko dostajemy właśnie te wydania zbiorcze, które mamy po 5-6 zeszytów. One również wpływają na sprzedaż, ale już nie w przeniesieniu 1:1. Żeby trade utrzymał daną serię na rynku, to musi być jakimś naprawdę fenomenem. I tak się zdarza w wielu przypadkach, że właśnie jakiś komiks ma tak dobre recenzje i tak ludzi interesuje, że się nie mylę, tak było z Moon Knightem przez jakiś czas. Zbierał tak dobre recenzje, mówiono o tym, że jest tak fenomenalny, że po prostu aż tak duża ilość osób rzuciła się na trady, i to podbiło na tyle sprzedaż, że Moon Knight został zachowany, a potem już zaczęto kupować zeszyty i Moon Knight dzisiaj sprzedaje się już bez najmniejszych problemów normalnie zeszytowo. Ale mówię, tu musi być bardzo duża liczba, ponieważ bardzo podkreślają to zawsze twórcy. Jeżeli chcemy, aby seria się utrzymywała, aby dany zeszyt cały czas wychodził, musimy kupować zeszytówki. To tak naprawdę świadczy o tym, czy bohater zostaje na rynku, czy nie. I teraz tak pomyślcie sami, czy kupowalibyście zeszytówki, czy kupujecie zeszytówki przede wszystkim, czy zamawiacie je przez takie strony w Polsce jak Atom Comics, czy używacie Comixology do tych bohaterów, jak na przykład Kapitan Ameryka, zanim zamienił go Sam Wilson, czy kupowaliście to regularnie? Rozumiem, że wielu z was może powiedzieć, że sama Wilsona też nie kupuje, no ale wtedy, że tak powiem, głosowanie portfelem w ogóle się nie odbywa i jakby zrzekacie się prawa do głosu na rzecz innych osób. To tak jak osoby, które krytykują na przykład wybrany rząd w danym momencie, a same w ogóle nie głosują, w ogóle nie podchodzą do wyborów. No, w tym momencie zrzekacie się jakby prawa do jakiegokolwiek głosu. I tak samo jest w przypadku kupowania komiksów. Jakby oddajecie swoje decyzje w ręce innych, którzy te komiksy kupują. Ale zastanówcie się w tym momencie właśnie, czy kupowalibyście komiks zeszytowo o Thorze,
czy kupowalibyście też o Jane Foster, co jest czymś nowym. Jasne, nie tak dawno temu znowu Kapitan Ameryka Steve Rogers zaczął się sprzedawać rewelacyjnie, ale ma to pewien związek z pewną zmianą jego, powiedzmy, przekonań i przynależności do pewnej znanej w świecie Marvela organizacji. Także nie ma co się dziwić, że Marvel decyduje się na takie zmiany, bo czytelnicy wyraźnie portfelem dają do zrozumienia, że chcą tych zmian, że w kółko wałkowanie nawet takich herosów jak Thora, Kapitana Amerykę, ale nawet u DC, Batmana, Supermana, wracając do Marvela, Spidermana, no właśnie, Spiderman wcale nie sprzedawał się rewelacyjnie przed Superior Spidermanem, pojawił się Superior Spider-Man, sprzedaż eksplodowała i to znowu nie jedynka. Cały Superior sprzedawał się rewelacyjnie. Do ostatniego zeszytu Superiora sprzedawał się świetnie, a wiecie co potem się świetnie jeszcze sprzedawało? Amazing Spider-Man, kolejny vol. Wróciliśmy do starego, dobrego bohatera i znowu, wiecie, eksplozja sprzedaży, ale o tym mówiłem już w innym odcinku, o tych zmianach i powrotach, które oczywiście mają miejsce. Natomiast chciałbym zauważyć, że długie ciągnięcie danego bohatera nudzi się, po prostu nudzi czytelnika. Czytelnik jakby nie kochał tego Steve'a Rogersa. I mówię, spróbujcie, wiem, że wielu z was nawet nie czyta komiksów na bieżąco i stąd pojawia się ta krytyka. Znacie na przykład bohaterów z filmów, a potem widzicie z daleka, że coś zmieniono w komiksie i macie wrażenie, że tutaj zamach na jakąś świętość został dokonany. Ale postawcie się w butach gości, którzy czytają te komiksy z roku na rok, z tygodnia na tydzień nawet, czy kupują te zeszytówki. Oni już naprawdę znają na wylot te postacie, znają je po prostu każde możliwe przygody i takie nowości, takie zmiany, inne spojrzenie na tych bohaterów staje się naprawdę atrakcyjne. Więc znowu wracając do solidnych liczb, jest wyraźna tendencja tego, że zmiany tych bohaterów się sprawdzają i wróćmy do tworzenia tych nowych bohaterów, to się z kolei nie sprawdza. Ilu bohaterów, którzy zostali stworzeni tak kompletnie znikąd, utrzymało się na rynku? Mogę wam powiedzieć, że od Marvel Now było naprawdę sporo inicjatyw. To nie jest tak, że no, Marvel nigdy nie próbuje. Nighthawk, którego wymieniłem, był jednym przypadkiem, ale powiedziałem też o Visionie i Ant-Manie, którzy nie są nowymi bohaterami. Tak naprawdę mogę wymienić właściwie Kamale Khan, a i znowu to byłaby kwestia sporna, bo ona jednak odziedziczyła tytuł po Miss Marvel. Tytuł Miss Marvel nie był obojętny dla fanów komiksów. To nie był tytuł wzięty z kosmosu, jakaś nowa nazwa, ale aż wiemy, tutaj Kamala jest kimś zupełnie nowym. Ona nie została zbudowana, powiedzmy, na barkach Carol Danvers. Powiedzmy, bo jednak była jej wielką fanką w komiksach i wielokrotnie się do tej postaci odnosiła. W nadchodzącym sezonie Agents of S.H.I.E.L.D. ma pojawić się Robbie Reyes Ghost Rider, więc oczywiście ku mojemu wielkiemu zadowoleniu przywracają serię o Robbie Reyesie i w dodatku ten sam zespół kreatywny powraca, co mnie bardzo cieszy. Ale do tego czasu Robbie Reyes, nowy Ghost Rider, sprzedał ile? 12? Chyba 12 zeszytów i to było tyle, tak zwane dwa story arki. Nikogo nie interesował, a miał tytuł Ghost Rider, coś co znowu powinno ludzi jakoś przyciągnąć i recenzje znowu po prostu rewelacyjne. Była prowadzona, wiecie, z Image Comics, ukradziona od Spawna niejako Angela. Miała dwa story arki, tu recenzje były akurat mieszane i znowu Angela poszła się czesać, będzie tam pojawiała się gościnnie w innych komiksach. Teraz mieliśmy Hyperiona, uważam, że rewelacyjny komiks, znowu bardzo dobre recenzje. Hyperion właśnie na 6 numerze zakończył swoją solową serię. Nikogo to nie obchodziło. Nighthawka już również wymieniłem. A wystarczy czasem wręcz zmodyfikować tylko nazwę danej postaci, co zrobiono niedawno w przypadku Gwen Stacy. Najpierw stworzono Spider-Gwen na potrzeby eventu Spider-Verse, co spodobało się fanom i ostatecznie wypuszczono ją w alternatywnej rzeczywistości, gdzie to Gwen została ugryziona przez pająka, a Peter Parker umarł, więc wiele osób odebrało to wręcz jako zastępstwo za Petera Parkera. Jest to wersja, w której to ona jest Spider-Woman, a nie ma Spider-Mana. I komiks zaskoczył. Sprzedaje się dzisiaj w 35 tysiącach egzemplarzy według ostatnich danych. To jest spokojnie wystarczająca sprzedaż, żeby serię dalej utrzymać na rynku. Chociaż wiecie, dzieje się w zupełnie alternatywnym świecie. Ma oczywiście co jakiś czas tak zwane crossovery z obecnym wszechświatem, pająki po Spider-Verse mogą poruszać się między wymiarami dosyć łatwo, ale z grubsza ma swoje własne, osobiste przygody zupełnie gdzie indziej. Ale wiecie, jest tytuł Spider-Gwen, który kojarzy się bardzo ze Spider-Manem. Spider-Man zawsze się dobrze sprzedawał. Zawsze, dosłownie. Nie pamiętam momentu, kiedy Spider-Man był w jakimkolwiek zagrożeniu, poza oczywiście latami 90. I
Tak samo zrobiono potem z Gwenpool. To poszli jeszcze dalej z absurdem, stwierdzono, ej, ta Spider-Gwen się przyjęła, może spróbujemy Gwenpool, znowu wariacja, to już nie jest Gwen Stacy, ale jest jakieś takie, wiecie, oczko do tego, że zrobiliśmy Spider-Gwen, to teraz zróbmy Deadpoola Gwen Stacy i ona ma 33 tysiące egzemplarzy według ostatnich danych, więc znowu bardzo bezpieczna sprzedaż. A to jest totalna już w ogóle, totalny zgryw z jakichkolwiek komiksów. Mamy dziewczynę, która ubiera się trochę jak Gwenpool, tylko, znaczy jak Deadpool, tylko że na różowo i generalnie wie, że jest, nie tyle wie, ona jest fizycznie z normalnego świata, po prostu pochodzi. Była dziewczyną, która czytała komiksy i dostała się do świata Marvela, więc mamy znowu trochę wałkowany motyw Deadpoola, który wie, że jest w komiksie. Wystarczy, tytuł brzmi Gwenpool, prawie jak Deadpool, schodzi. Natomiast tak jak mówię, inne komiksy, jak chociażby, znowu mówię o postaciach, może niekoniecznie wymyślonych w ostatnim czasie, ale przywoływanych gdzieś tam, wiecie, ze śmietnika postaci Marvela, na które nikt nie zerkał. Herkules. Rewelacyjne recenzje pisał Dan Abnett. Herkules odszedł już, teraz ma miniserię God of War, po niej koniec, nie ma Herkulesa, będzie gdzieś tam się pojawiał w drużynach, ale nic poza tym. Tak samo na przykład Black Knight, znowu postać, która gdzieś tam została wyciągnięta. Facet kiedyś dowodził Avengers, ale teraz kto tam pamięta jakiegoś Black Knighta? Dostał swoją miniserię, oczywiście nikogo nie zainteresowała, postać kompletnie zapomniana. Ale wiecie, co by się stało, gdy na przykład Black Knight zastąpił, bo ja wiem, Kapitana Amerykę w końcu też używa tarczy, tylko że teraz w razie Kapitan Ameryka z tarczą i mieczem, mówię wam, sprzedaż by poszła po prostu przez dach. Więc po raz kolejny mówię, ciężko się dziwić, że takie zmiany są, skoro my jako czytelnicy tego chcemy. My naprawdę cały czas dajemy do zrozumienia, płacąc za te historie, kupując właśnie te historie, a wręcz nie kupując innych historii, tych starych, dobrych bohaterów, że chcemy tych bohaterów, że chcemy ich dostawać, że chcemy o nich czytać. I Marvel po raz kolejny, podkreślam, nie kierując się bynajmniej jakimiś potrzebami politycznej poprawności, dostosowywania się do czegoś, tylko i wyłącznie chęcią zysku, ponieważ... Jak po raz kolejny podkreślam, tak samo Marvel, tak samo DC, tak samo nawet Image Comics nie powstaje dlatego, że trzeba kogoś tam zadowolić artystycznie, tylko chcą kasę. W Image jest sprawa trochę inna, bo tam już twórcy mają trochę bardziej swobodną rękę i to oni sami są niejako wydawcami tych komiksów i to oni sami decydują wtedy, czy to im się opłaca, ale gwarantuję wam, że nawet gdyby tam komiks sprzedawał się powiedzmy 1000 egzemplarzy, to po prostu twierdziliby im, że na druku to się nie opłaca, tracą pieniądze, wydając to, wiecie, do sklepów i po prostu by anulowano taką serię. Więc nawet w dużo mniejszych nakładach, takich jak jest Image, cały czas chęć zysku istnieje, a w Marvelu i DC, no to musi być siłą rzeczy główna moc napędowa, no bo można wydawać tylko określoną ilość serii. Jeżeli nie sprzeda się, powiedzmy, Angela, to na jej miejsce może wskoczyć zawsze Venom, czy ktoś taki. Co więcej, Marvel co chwila stara się eksperymentować. Pomimo odnoszenia porażki za porażką, cały czas starają się nam albo pokazać nowego bohatera, albo wyciągnąć kogoś właśnie z tego, nazwijmy to, śmietnika historii i rzucić nam przed twarz. Popatrzcie chociażby na rozpiskę nadchodzącego Marvel Now wersja 2.0. Dostajemy tam na przykład Mozaika, gość, który pojawił się znikąd, ale jest teraz bardzo mocno promowany. Marvel chce nam pokazać, to jest nowy Inhuman, który, wiecie, zatrząśnie światem. Natychmiast dostaje swoją własną serię, chociaż pojawił się dosłownie na paru kadrach gdzieś tam. I Marvel chce nam pokazać serię zatytułowaną Mozaik. Daje jej 6 numerów, jeśli Marvel naprawdę się uprze, żeby promocja, wiecie, się nie zmarnowała i tak dalej, 12, a potem seria prawdopodobnie trafi do śmietnika i nikt o żadnym Mozaiku nie będzie pamiętał. Recenzje po raz kolejny nie mają znaczenia, bo co z tego, że na przykład Mozaik byłby najlepiej napisanym komiksem w historii i wszystkie 5 osób, które go przeczytałoby, tak uważało, skoro byłoby to właśnie dalej tylko 5 osób. Ale to nie koniec. Marvel próbuje również innych zagrywek i na przykład nie tak dawno temu Deadpool zebrał całą drużynę, nazywali się Mercs for Money i tam z właśnie owego śmietnika wyciągnięty został taki gość jak Full Killer, jak Slapstick, jak Solo. Każdy z tych panów dostaje teraz solową serię i jestem przekonany, że żadno z nich się nie sprzeda. 3 gości, którzy w dodatku zostali, że tak powiem, oblani blaskiem sławy Deadpoola, trzymali się blisko jednego z najpopularniejszych, a może najpopularniejszego dzisiaj bohatera Marvela, byli w jego drużynie, byli wypychani w jego solowej i drużynowej serii. Będę naprawdę tak zdziwiony, jeżeli seria któregokolwiek z tych panów dobije 20 zeszytu, pomijam oczywiście restarty, bo w Marvelu to się zdarza, ale jeżeli będzie miała w sumie kolektywne 20 zeszytów,
będę pod niesamowitym wrażeniem, że coś takiego się udało. Także to tyle w kwestii mojej tej całej poprawności politycznej, która wydaje mi się, że no w sumie to nie istnieje. Mówimy tutaj o chęci zysku, a nie upodobania się komuś tam. No upodobania się może czytelnikom, ale która firma nie chce przypodobać się swoim klientom? Bądźmy poważni, no każdy, kto cokolwiek produkuje, chce, żeby to się sprzedawało. Nie będziemy, nie wiem, robić super brzydkich samochodów, które nikomu się nie podobają, bo mamy takie widzimisię, tylko chcemy, żeby klienci te samochody kupowali. Tak samo jest tutaj. Jakaś tam kreatywna swoboda istnieje, ale do pewnego stopnia. Jeżeli ktoś pisze komiksy, które siłą rzeczy nie schodzą, no to te komiksy dalej nie są tworzone. Z kolei, jeżeli możemy wypchnąć trochę innego bohatera, przyklejając mu znany pseudonim, to może czasem warto spróbować. Wiecie, dzięki temu dostajemy dużo większy wgląd na przykład w Sama Wilsona. A ilu z nas kupowałoby komiks zatytułowany Falcon? Sądzę, że bardzo niewielu. Z mojej strony to wszystko i chciałbym jeszcze na końcu powiedzieć, że wrzesień tego roku jest niesamowicie istotnym i wręcz najważniejszym miesiącem w historii komiksów od dawna, ponieważ we wrześniu, dokładnie 40 lat temu, na świat przyszedł Richard Rider. Po raz pierwszy pierwszy numer właśnie we wrześniu zadebiutował w kioskach. I jak oto tego najwspanialszego ze wszystkich bohaterów, nowe Richarda Ridera, mógł poznać cały świat. Także teraz jest jego 40. rocznica i myślę, że w związku z tym parę rzeczy na moim kanale się pojawi. Do następnego razu. Cześć.